Czy bytomianie zaszczepią się na koronawirusa? Przekonajmy się. Zaszczepię się. A dlaczego? No bo jestem w tym wieku, że jestem narażona i zaszczepię się. Bo uważam, że jednak na razie się nic złego nie dzieje po tych szczepieniach. Nie ogłaszają jakichś tam problemów ze szczepionką. To dlaczego nie? Jeszcze, wie pan, ja jeszcze będę dopiero w tej drugiej turze. Bo teraz będą chyba około 70 lat, nie? Ja mam 63. Także ja, znaczy mamy jeszcze czas sprawdzić, co będzie z tego. Jak będzie dobrze, to się zaszczepię, dlaczego nie? A jak będą jakieś dziwne rzeczy, to się zastanowię. Dzień dobry. Czy zaszczepi się pani na koronawirusa? Tak, zaszczepię się. A dlaczego? Bo jestem już tak, w takim wieku, że powinnam się zaszczepić. Naturalnie. Jedna z pierwszych, jak tylko przyjdzie taka wiadomość. Jestem w takim wieku zagrożenia, że nie ma co czekać. Bardzo się cieszę, że taka możliwość jest. Wiadomo, żyjemy w takich czasach, jak żyjemy. I obawiam się, że jeżeli większość się nie zaszczepi, to będziemy w dalszym ciągu narażeni na tego wirusa. Zobaczę. No mam już 84 lata, zacznę. To już jest wiek taki, że zagrożona jestem bardziej, ale się zastanowię. Naprzód zrobię badania, jaki jest mój stan zdrowia. Czy zaszczepi się pani na koronawirusa? Tak, ale to jeszcze nie ma tego. Dlaczego? A jak będą szczepienia, to zaszczepi się pani i dlaczego? No, żeby być bezpiecznie być, nie? No. Czy zaszczepi się pan na koronawirusa i dlaczego? Nie. Znaczy nie wierzę szczepionkom. Także nie poddam się i nie zaszczepię się. Oczywiście, że się zaszczepię. Już czekam tylko, żebym mogła zacząć zapisywać się do tej mojej przychodni. Na pewno skorzystam, jak tylko powiadomią, że jest termin. Zresztą mąż tak samo, cała najbliższa rodzina. Naturalnie. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że to jest jedyne lekarstwo, jakie na chwilę obecną wymyślono. Ja się zaszczepię na koronawirusa, jeżeli chcecie to wiedzieć po prostu. A dlaczego? Bo tak należy zrobić po prostu, żeby być bezpieczny i żeby inni byli bezpieczni. Zachęcamy do odwiedzania naszych mediów społecznościowych i komentowania.